Jakże to znany i oklepany motyw. Młody chłopak bądź dziewczyna nagle dowiadują się o istnieniu, no, nazwijmy to alternatywnego świata, alternatywnego miejsca, w którym mogą realizować się w zupełnie inny sposób, kształcić w zupełnie innych, nowych kierunkach, gdzie mogą poznać pełnię swojej mocy, a przy okazji mogą w tym miejscu na ogół odkryć swój prawdziwy dom, bo to życie, które wiedli dotychczas na ogół jest nudne i szare. Żeby nie szukać daleko, Harry Potter, Gobelin. Percy Jackson, osobliwy dom pani Peregrin, Baśniobor, czy nasza rodzima Akademia pana Kleksa. Wszystkie te książki łączy w zasadzie jedno: to, że ich bohaterowie nagle trafiają do zupełnie nowego, fantastycznego świata. Bohaterowie odkrywają swoje miejsce na ziemi, trafiają do elitarnego miejsca, gdzie mogą się poczuć wśród swoich w końcu dobrze. No i gdyby ta książka, o której chcę wam dziś opowiedzieć, opierała się na tym samym wzorcu, to. Pewnie bym jej nie przeczytał, bo trochę już mi wychodzą bokiem takie książki. Ale choć motyw jest bardzo podobny, to zmienia się najbardziej fundamentalna rzecz. Oto dom nad Błękitnym Morzem. T.J. Klun. Tłumaczyła na Szcześniak. Książka, która teoretycznie czerpie z tego wzorca pełnymi garściami. Książka, którą można byłoby śmiało porównywać z Osobliwym Domem Pani Peregrin czy właśnie Harrym Potterem. Tyle tylko, że różni te książki od tamtych jeden mały, drobniuteńki szczegół. Mianowicie, jej bohaterem nie jest dziecko, które nagle odkrywa w sobie tę moc, nie jest dziecko, które nagle może poczuć się dobrze z samym sobą, odnaleźć akceptację. Bohaterem tej książki jest inspektor opieki społecznej, a właściwie pracownik Wydziału Nadzoru nad Magicznymi Nieletnimi, Linus Baker. Gość, który ma 40 lat, od 17 lat pracuje w tym samym miejscu i sprawuje kontrolę nad sierocińcami, tak zwanymi, czyli miejscami, do których trafiają magiczne dzieciaki. No i te magiczne dzieciaki, z racji tego, że są magiczne, a reszta społeczeństwa nie jest, muszą być kontrolowane i to jak najściślej. Rejestracja, kontrola, to wszystko, co ma nam zapewnić bezpieczny, spokojny sen. No i ma tak naprawdę dać nam spokój ducha, że któregoś dnia te słodkie, magiczne dzieciaki, nie wypełzną na ulicę i nas po prostu nie zamordują dzięki mocy, którą posiadają. No. To jest takie uproszczenie, rzecz jasna. W każdym razie Lanius Baker jest tym, kim był Lucius Malfoy dla Harry'ego Pottera, kiedy to pojawił się w Komnacie Tajemnic, obwieszczając Dumbledorowi Twój czas w Hogwarcie przeminął. Wypad, jesteś zawieszony. Pamiętamy doskonale, jak bardzo frustrująca była ta scena, jak zgrzytaliśmy przy niej zębami, chcąc tego Malfoja po prostu złapać za tę blond czuprynę i... Zrobić mało sympatyczne rzeczy z tym człowiekiem. W każdym razie no tutaj mamy właśnie do czynienia z takim bohaterem. Bohaterem, który nie jest dzieciakiem, który nagle odkryje swój Hogwart. Stwierdzi, Hogwart to mój dom, nie zabierajcie mnie są tu jest mi dobrze. Tylko perspektywę człowieka czterdziestoletniego, perspektywę człowieka znużonego swoją pracą, znużonego codziennymi obowiązkami, nie cieszącego się jakąś szczególną radością w życiu, a właściwie żyjącego samą, tylko i wyłącznie rutyną. Tyle tylko, że Dom nad Błękitnym Morzem to jest książka tak wielowarstwowa, tak głęboka w tematach, które dotyka, że ja mam problem gdzieś z usystematyzowaniem. I bo teoretycznie książka wydawana przez dwa wydawnictwa UNYA oraz Papierowy Księżyc, czyli wypadałoby ją sklasyfikować gdzieś jako młodzieżówkę. Wypadałoby otworzyć tę szufladkę i ją tam wrzucić. Tyle tylko, że ta książka porusza szereg różnych ważnych tematów, jak choćby też m, temat Pracy i sensu życia, co wydaje mi się właśnie z perspektywy człowieka dorosłego tematem bardzo ważnym, ale tym ważniejszym dla osoby dorosłej. Ważniejszym z pewnością dla osoby dorosłej, która już jakąś pracę wykonuje, która już mogła poczuć te, to znudzenie życiem i pracą, aniżeli trafiającą do nastolatka z tym tematem, który to może stwierdzić, że przecież on ma marzenia dotyczące swojej pracy, dotyczące swojej kariery, no a zanim przyjdzie to zderzenie się z murem, z rzeczywistością, to jeszcze trochę czasu upłynie. No ale właśnie, Linus Baker jest człowiekiem, który tak naprawdę nie żyje. On zapomniał już, jak to jest żyć. Pracuje w groteskowej firmie, firmie wyjętej żywcem z filmów Tima Bartona. Tu jest groteska, tu nawet mamy niezwykle ważne kierownictwo, co sama nazwa sugeruje, jak bardzo jest to groteskowa sytuacja, kiedy to kierownictwo sprawuje władzę absolutną. Kiedy to na myśl o kierownictwie wszystkim stają włosy dęba i strach. Ręce się pocą. No i mamy wreszcie tego bohatera, który w tej całej beznadziei się mm, porusza, tak? No i właśnie, Linus Baker któregoś pięknego dnia po 17 latach swojej wzorcowej pracy, bo jest to wzorcowy służbista przestrzegający wszelkich zasad i norm, mający zawsze w podorędziu księgę z zasadami i wytycznymi firmy, by móc w chwilach zwątpienia zawsze tam zajrzeć i zweryfikować, że czyni słusznie. Człowiek drobiazgowy do tego stopnia, że jego raporty budzą zachwyt no, i też czasami śmiech, poprzez to, jak bardzo jest on oddanym pracownikiem tejże firmy. No, i właśnie ta jego skrupulatność, ta jego oddana praca na jednym stanowisku przez 17 lat bez awansu sprawiły, że zainteresował się Linusem Bakerem niezwykle ważne kierownictwo, wobec czego Baker drżąc na całym ciele idzie przed oblicze tego, że kierownictwa, by dowiedzieć się, że z racji na zasługi, z racji na wzorcową pracę otrzymuje ściśle tajną misję. Ma wybrać się na tajemną wyspę, gdzie utajniony sierocinec skrywa w swych murach najbardziej hardkorową bandę magicznych dzieciaków, jakie tylko można sobie wyobrazić. Wśród nich, no, nie mniej, ni więcej, syna szatana, Antychrysta. No i tak, tak to oto Linus Baker z dnia na dzień zmienia swoje życie, bo na miesiąc ma wyjechać na wyspę, musi porzucić swój dom, uroczą sąsiadkę, którą określić można mianem stara, wredna krowa, zabrać swojego cudownego kota, którego nienawidzi i wyruszyć w nieznane, by tam przeprowadzić inspekcję. Oczywiście, no, Linus Baker jest tutaj pewnego rodzaju formą nadzoru, pewnego rodzaju formą opieki społecznej, a opieka społeczna za dobrze się nie kojarzy, zwłaszcza tym, którzy grali kiedyś w simsy i zapomnieli na przykład nakarmić dziecko przez kilka dni. Niemniej Linus Baker trafi do tego miejsca, by zderzyć się z zupełnie nową rzeczywistością. No. To nie będzie wielki spoiler, jeżeli ja Wam powiem, że ta książka dotyczy przemiany bohatera, dotyczy tego, jak bardzo jego życie się zmieni. Przede wszystkim jest tutaj szereg wartości podanych na srebrnej tacy, szereg wartości rzuconych prosto w twarz. Dom nad Błękitnym Morzem może i jest przepełniony truizmami na temat właśnie uprzedzeń, na temat dyskryminacji, może i jest tutaj szereg zdań, które tłumaczą nam dobitnie, czym są uprzedzenia, dlaczego one są złe, jak z nimi walczyć, choć nie jest to z pewnością książka idealizacji. Nie mamy tutaj złotego rozwiązania na wszelkie dyskryminacje, mamy za to metodę małych kroczków, mamy tłumaczone, dlaczego ważne i istotne jest, by być cierpliwym w dążeniu do zmian, że te zmiany nigdy nie postępują gwałtownie, że te zmiany zawsze wymagają jednak czasu. No, a ważne, żeby postępowały, ważne, żeby coś się na lepsze zmieniało. Niemniej uprzedzenia w tej książce są przedstawione na szeregu różnych przykładów, bo czy może być bardziej dobitny przykład dyskryminacji ze względu na pochodzenie? niż wzięcie pod lupę chłopca, który jest synem szatana. Nieważne, kim mały Lucyferek jest w swoim sercu, nieważne, jakimże chłopcem jest, jakie ma marzenia, jakie ma aspiracje, czy chce dobrze, czy nie. Grunt, że jest synem szatana, co teoretycznie determinuje go na całe życie. I z tego typu właśnie uprzedzeniami mierzą się wszyscy bohaterowie tej książki. Bohaterowie ze względu na uprzedzenia związane z pochodzeniem, z ich wyglądem, Formą, poczuciem tożsamości, czy też orientacji seksualnej. Każdy ma tutaj jakieś, można to powiedzieć, cechy, które go dyskryminują w oczach społeczeństwa. Społeczeństwa, które na ogół boi się ich, bo społeczeństwo boi się tego, czego nie zna, boi się tego, co jest dla nich niezrozumiałe, wymykające się ponad normę, ponad wszelką kontrolę. Tylko pytanie, co jest normą, co jest normalne, a co nie jest. Pytanie, co jest czarne, co jest białe, jakie są odcienie szarości i czym jest moralność. W świecie, w którym o moralności bądź niemoralności decydują niuanse, to jest szereg naprawdę rzeczy, które w tej książce się znajdują, szereg rzeczy, które zupełnie zmieniają. Ogląd na tę książkę zupełnie zmieniają do niej podejście. Bo tak, te motywy, o których wspominałem na początku wspaniały piękny dom, można poczuć się w końcu jak u siebie. Ten wątek jest tutaj niezwykle istotny, tyle, że perspektywa zupełnie innego bohatera, nie dzieciaka, który nagle czuje się jak wśród swoich, ale dorosłego mężczyzny, który stara się wyrwać ze swojego życia, choć sam tego świadomy nie jest, jak marne to życie wiedzie. Perspektywa mężczyzny, który przychodzi tutaj z zupełnie inną rolą, który nie budzi zaufania, który nie budzi jakiejś. Szczególnej sympatii, bo wszak jest tym, kto może zdecydować o zamknięciu bądź nie tego ośrodka. Trzeba go mieć gdzieś na uwadze, trzeba na niego uważać. To jest intruz, który chce nam namieszać w życiu. Ta perspektywa, właśnie tego inspektora, jest bardzo ciekawa i ona zupełnie zmienia całe spojrzenie na temat, zupełnie zmienia spojrzenie na to, co w tej książce się dzieje, bo gdyby ta książka była poprowadzona z perspektywy któregoś z małolatów, moglibyśmy śmiało powiedzieć, że to jest coś na wzór osobliwego domu. Pani Peregrine Ranzo-Mariksa. Gdybyśmy spojrzeli na postać dyrektora placówki Ar Artura Parnasusa, moglibyśmy stwierdzić jednoznacznie, że jest to w pewnym stopniu kopia Albusa Dumbledora. W jakim stopniu przeczytajcie sami, z pewnością zrozumiecie te podobieństwa, dostrzeżecie je bez najmniejszego problemu, bo. Tych podobieństw, w tym bardzo oczywistych, bardzo dobitnych jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą książka Kluna opiera się na takich dobitnościach. On nie bawi się w półśrodki. Jeżeli mówi o dyskryminacji, to pokazuje najbardziej skrajnej formy. Jeżeli mówi o uprzedzeniach, robi to w sposób jak najbardziej oczywisty. Jednocześnie pokazuje. Że ci bohaterowie, choć tak inni na pozór choć tak odmienni, wcale nie są gorsi. Inny nie oznacza gorszy, inny nie oznacza nie wart uwagi, czy nie wart tego, by pozwolić mu na realizację marzeń. I zresztą ta książka też na realizacji marzeń się opiera. Na tym, jak istotne jest, by marzyć w swoim życiu, jak istotne jest, by pozwolić sobie czasami zaszaleć, jak ważne jest, żeby czasami po prostu zwolnić, popuścić gdzieś stery, dać sobie więcej luzu, więcej szans na to, żeby. Żyć, a nie tylko egzystować w tym świecie, który nie do końca nas zachwyca. Powiem Wam szczerze: tu jest tyle rzeczy, które można z tej książki wyciągnąć, tyle Rzeczy, które zapadają w pamięć. Owszem, jest tu pełno truizmów, ale powiedzcie mi, w której z tego typu książek truizmów nie ma? No hej, Harry Potter uczył nas, jak ważna jest przyjaźń i miłość. To jest chyba największy truizm, jaki możemy sobie wyobrazić, a jednak J.K. Rowling podeszła do tego tematu w taki sposób, że każdy się tym zachwycał. Moim zdaniem, nie inaczej do tematu dyskryminacji podszedł T.J. Clone, który właśnie na takich truizmach, na takiej dobitnej rzeczywistości i dobitnych porównaniach pokazał, Prawdziwą siłę fabuły tej książki, zbudował coś niebywałego. On to najzwyczajniej w świecie zrobił bardzo, bardzo dobrze, bo choć opierając się na truizmach. To był w tym niezwykle skuteczny. Ta książka zostawia ślady na serduchu i ta książka trafia do czytelnika już od pierwszych stron. Z jednej strony, ten bohater, z drugiej strony, ta zabawa, którą autor podejmuje z czytelnikiem, zabawa pomiędzy bohaterem a narratorem, zabawa, która dominuje zwłaszcza w pierwszej części książki. Bo nikt tutaj nie ukrywa, a już najmniej narrator nie ukrywa, że ta postać Bakera jest postacią no, nieco żałosną, jest postacią godną pożałowania, wobec czego kiedy nasz bohater coś Mówi, to zaraz narrator gdzieś ripostuje na to, zaraz narrator się do tego odnosi. Żeby podać wam tutaj taki niegroźny przykład, to powiem tyle. Bohater ma kotkę, która go nienawidzi, ta kotka mu ucieka, i on, on za nią woła: Że zaraz cię zostawię, przestanę cię szukać, pójdę do, do schroniska, adoptuję sobie innego kota i będzie po kłopocie, na pewno będzie lepszy od ciebie. No. Tymczasem narrator od razu ripostuje nigdy by tak nie zrobił, ale lepsza groźba bez pokrycia niż żadna. I bardzo mi się właśnie taka gra podobała. To, że narrator z jednej strony gdzieś tam operuje w głowie bohatera, wie co ten bohater myśli, ale z drugiej strony ten narrator staje się też takim pobocznym obserwatorem, który wytyka temu bohaterowi wszelkie rzeczy, które robi źle, bądź rzeczy, które warte są wykpienia. No i właśnie tego typu smaczki, tego typu niuanse czynią tę książkę mega przyjemną w odbiorze. Sarkastyczne, Fajną, trafną, tym bardziej, że te riposty są niezwykle trafne i czasami po prostu jest takie uczucie satysfakcji, kiedy czyta się, co ten narrator odpowiada temu bohaterowi, w jaki sposób on komentuje tę rzeczywistość i to, jak postrzegają główny bohater, to jak on szydzi momentami z tego bohatera. Oczywiście. Ta forma z biegiem książki staje się coraz mniej wyraźna, i z biegiem książki przechodzi w taką bardziej typową narrację, powiedzmy to taką narrację obiektywną. Na szczęście ten początek jest zupełnie inny, pokazując nam naprawdę ten świat w bardzo ciekawy sposób, z bardzo ciekawej perspektywy. Może i minęło trochę za mało czasu, bo ja tę książkę dokończyłem zaledwie wczoraj, i może jeszcze powinno mi się coś uleżeć gdzieś tam, poukładać w głowie. Ale na świeżo mogę Wam powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza, książka, jaką ja w tym roku przeczytałem. I nieważne, że to jest młodzieżówka. Nieważne, że ona porusza tak wyświechtany temat, jak właśnie temat związany z jakimś miejscem, do którego trafiają wyjątkowe dzieci. Nieważne, jak wiele z tych motywów jest utartych, nieważne, że nie mamy tutaj jakiegoś zaskakującego zakończenia i że tak naprawdę od początku domyślamy się, w jakim kierunku to będzie szło. Bo nie jest istotne to, jak to się skończy. Nie jest istotne to, po czym się to przejedzie, tylko istotne jest to, jak ta książka to robi, na jakich przykładach bazuje, jakich bohaterów tworzy, jaką rzeczywistość kreuje w obrębie tego, co jest znane. A tutaj jest naprawdę wszystko poodwracane. Tutaj mamy tak naprawdę miks tego, co mogliśmy znać z Karego Potra, ale z zupełnie drugiej strony pokazanie tego Hogwartu nie z perspektywy ucznia, który się nim zachwyca, ale z perspektywy zatroskanego człowieka którego oczywiście w harym Potterze nie mieliśmy, który spojrzałby na to z troszeczkę innej perspektywy. Czy dzieciaki są tam na pewno bezpieczne? Czy na pewno dobrze im się tam dzieje? Nie dajmy się porwać emocjom. To, że dzieciaki się cieszą, nie znaczy, że nie dzieje się im krzywda. To jest właśnie istotne spojrzenie. Spojrzenie diametralnie zmieniające wszystko, jeżeli chodzi o te fabuły. Ja wam Dom nad Błękitnym Morzem serdecznie polecam. To jest książka absolutnie wyjątkowa i tutaj określenie wyjątkowa nie jest ani odrobinę na wyrost. To jest książka, która tak naprawdę może zmienić człowieka, która może wpływać, yy, która może gdzieś stać się takim źródłem nauk. Być może nauk, których potrzebujemy, bo ta książka dotyka tematu dyskryminacji też w jeszcze jednym ciekawym aspekcie, mówiąc, że to, że ciebie ona nie dotyczy, bądź to, że ty tego nie dostrzegasz, nie znaczy, że tego nie ma. Że mimo. Pewnych można to powiedzieć, wniosków trzeba zajrzeć czasami głębiej, trzeba jednak otworzyć oczy szerzej, by móc zobaczyć prawdę. No, dla mnie to jest coś po prostu wybitnego. Polecam Wam całym sercem. Polecam ze względu na bohaterów, polecam ze względu na nauki, na lekcje, które ta książka daje, polecam ze względu na absolutnie genialny styl. Tu wszystko jest na swoim miejscu, tu wszystko jest dużo lepiej niż się tego spodziewałem, bo spodziewałem się, że to będzie fajne, spodziewałem się, że to będzie inne, ale że aż tak, tego się nie spodziewałem. To naprawdę mnie zaskoczyło, dlatego polecam Wam z całego serducha. Trzymajcie się ciepło. Cześć!